To może na początek powiemy o tym, czym w ogóle jest Studium Event Management. Studium to jest projekt, który powstał w naszych głowach w Stowarzyszeniu Branży Eventowej ponad dwa lata temu. Jednym z naszych głównych celów była edukacja w branży. Oczywiście głównym celem są studia podyplomowe i Uniwersytet Warszawski zaproponował nam stworzenie wspólnego projektu. Przyjął nas chętnie z otwartymi ramionami. Tutaj spotkaliśmy się z szerokim gronem wykładowców na uniwersytecie i udało nam się na studium zgromadzić naprawdę wyjątkowych ekspertów z branży eventowej, którzy wykładają tak zwane pigułki wiedzy z konkretnego tematu. Mhm. A możemy podać przykład programowy właśnie tej wiedzy praktycznej? To są takie krótkie spotkania, 3-6-godzinne, które mówią na przykład o wiedzy, jaką potrzebujemy do organizacji cateringu. Tak nam się wydaje, że zorganizowanie cateringu to jest takie proste i wystarczy tylko wybrać firmę z listy polecanych. Okazuje się, że tam jest cała masa bardzo specyficznych i technicznych informacji, które są przydatne do późniejszego sukcesu eventu. Kolejnym takim tematem to jest chociażby jak współpracować z obiektami, jak wybrać lokacje, czy wiedza współpraca z mediami przy eventach, pozyskiwanie sponsorów. Ale to są wszystko jakieś takie tematy dodatkowe, które oczywiście są ważne, natomiast cały filar opiera się na pracy event managera, na zarządzanie projektem eventowym, więc zaprosiliśmy do studium grono właścicieli agencji eventowych, którzy opowiadają o swojej pracy, o tym jak tworzyli agencję również, ale przede wszystkim jak pracują projektowo i jak przekładają tą pracę na sukces eventu. A skąd się wziął pomysł na założenie studium? W takim sensie, czy są potrzebne takie studia z punktu widzenia osoby właśnie pracującej w tej branży? Na rynku polskim jest bardzo mało inicjatyw takich kształcących event managerów. Są różnego rodzaju kursy, zaczynają się pojawiać specjalizacje na uczelniach. Natomiast branża od pewnego czasu bardzo silnie potrzebuje takiego kształcenia, potrzebuje zdobywania wiedzy. Ją czerpiemy przede wszystkim z Zachodu. W Anglii studia z event managementu są to oddzielne studia kierunkowe, które kształcą przyszłych event managerów. No jeżeli tam jest taki duży sukces w kształceniu, to tylko czerpać wzorce i próbować to wdrożyć w Polsce i tym bardziej usprawnić naszą pracę jako event managerów, czy w ogóle osobami zarządzającymi wydarzeniami, bo ktoś, kto zarządza wydarzeniem, to nie musi być tylko i wyłącznie event manager. Wielokrotnie się spotykamy z tym, że w biurach promocji miast, czy w ogóle w administracji publicznej, wiele osób zarządza festiwalami, zarządza dużymi wydarzeniami, promocją miasta, więc tam też pojawiają się eventy. I jest pewnego rodzaju metodologia, która może temu ułatwić i wiedza praktyczna, którą my się chętnie dzielimy. A czy na zajęciach są, czy prowadzone są właśnie takie zajęcia praktyczne? Tak. Przede wszystkim staramy się udostępnić uczestnikom możliwość wyjścia na tak zwane wizje lokalne eventów, które organizują nasi wykładowcy. Byliśmy przy drugiej edycji na pokazie mody. Uczestniczyliśmy też w bardzo dużym cateringu, no bodajże ponad 1000 osób, gdzie mogliśmy zobaczyć od kuchni, jak wygląda już to przygotowanie. I takich praktycznych projektów jest kilka. Oczywiście przy każdej edycji to się zmienia, od tego co się dzieje na rynku, jakie mam możliwości gdzieś wejścia w poznania zakulisowego. Zaliczenie studium to też jest przedstawienie pewnego schematu, pomysłu na projekt, właściwie koncepcji, w jaki sposób uczestnik myśli. A kto może rekrutować na takie studia? Kierujemy studium bardzo szeroko, zarówno do osób, które w ogóle nie mają kontaktu z organizacją eventów, a chciałyby w przyszłości, widzą w tym swój potencjał, do osób, które są młodymi event managerami i stawiają pierwsze kroki i chcą się nauczyć, jak również do tych, którzy pracują w korporacjach, w działach organizacji eventu, czy w
administracji państwowej. Do uruchomienia studium jest potrzebne minimum 17 osób. I w momencie, kiedy osiągniemy te 17 osób, to wówczas patrzymy, kto na tym studium jest. Czy więcej jest osób bardzo młodych, które dopiero się uczą, czy tych pośrednich, czy może tych, które już zdobywają, jakby tylko chcą udoskonalić swoją wiedzę. I wówczas ten program tak staramy się zmodyfikować, przynajmniej mi teraz bardzo mocny nacisk na to kładziemy przy trzeciej edycji, żeby dotrzeć do tej odpowiedniej grupy. Oczywiście, żeby każdy znalazł coś dla siebie. A co otrzymuje absolwent po zakończeniu? Masę wiedzy. Ogrom praktycznej wiedzy i to przede wszystkim jest chwalone przez uczestników pierwszej i drugiej edycji, że oni naprawdę poznali ten warsztat organizacji wydarzeń od kuchni, że spotkali świetnych ludzi. Oczywiście jest jeszcze certyfikat ukończenia, który pokazuje, jak szerokie spektrum tej wiedzy uczestników ma otrzymać. Mhm. Powiedzmy jeszcze, co trzeba zrobić, aby dostać się na to studium? Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji są na naszej stronie Stowarzyszenia Branży Eventowej, czyli sb.org.pl. Tam w zakładce studium są pełne dane kontaktowe zarówno do nas, jak i do fundacji i również wykaz dokumentów, które są potrzebne. To są takie pierwsze kroki. Oczywiście można zadzwonić bezpośrednio do mnie, dopytać się, czy zadzwonić na wydział zarządzania. Można przesłać dokumenty pocztą, można je złożyć osobiście. To jest pełna wolność, ważne, żeby się wyrobić przed 20 listopada, bo do tego dnia prowadzimy rekrutację. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.